Teraz poobserwujemy sobie przez chwilę oddech. Oddech to jest coś, co zawsze mamy przy sobie i właściwie nie zwracamy na niego zbyt wiele uwagi. On jest dla nas bardzo, bardzo ważny, ale to pewnie już wiesz i ze szkoły, i z codziennego życia. Ale to jest też tak, że w zależności od tego, czy oddychamy głęboko, czy płytko, inaczej reaguje nasze ciało, ale też trochę inaczej reagują nasze emocje. I chciałabym, żebyś teraz to trochę poobserwowała ze mną, a do tego posłuży nam ten pomocnik, którego trzymasz w ręce, czyli wiatraczek. Na początek mam dla ciebie prośbę, żebyś wzięła głęboki wdech nosem i wydychając powietrze wprawiła w ruch wiatraczek. Wdech. Jeszcze raz głęboki wdech. I wydech. Tak jeszcze kilka razy. Głęboko wdychaj powietrze i wydychaj. I z jednej strony patrz, jak się kręci wiatraczek, a z drugiej strony zobacz też, jak reaguje twoje ciało, kiedy tak głęboko oddychasz. Wdech i wydech. Długi wdech i wydech. A teraz zrób taki krótki wdech i krótki wydech, też nosem i ustami. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Dobrze, to jeszcze raz głęboki wdech i wydech. Zobacz, jak zmieniała się też reakcja twojego ciała na głęboki i na krótki oddech, wdech i wydech. I powiedz mi teraz, jak to było oddychać tak głęboko i jak to było oddychać tak krótko? Czy czułaś jakąś zmianę w ciele? Jak ci oddychało? Tak, czułam zmianę w ciele, bo jak brałam duży oddech, to plecy się tak oprostowały tak bardzo, a jak brałam ten taki mały oddech, to one się już tak garbiły i na przykład też brzuch tak bardziej się wypełnia, znaczy bardziej bierze się bardziej więcej powietrza i to jakby bardziej czuć, a jak mniejszy oddech, to właśnie mniej się bierze tego powietrza i mniej się tego czuje. Prawie w ogóle się nie czuje, jak się bierze ten mniejszy oddech. I też jak płuca, znaczy żebra tak się otwierają i potem zamykają. I tak czuję, jakby taki duży oddech, to jest tak bardzo szeroko się otwierają, a jak jest mały, to mało. Zauważyłam też, że o wiele jakby nogi też trochę bardziej, jak bierzesz większy oddech, to nogi tak jakby nie bardziej się poruszają, jak bierzesz większy oddech, to w ogóle wszystkie części ciała się bardziej poruszają i większe ruchy robią. Bardzo dużo rzeczy zauważyłaś, naprawdę bardzo ci gratuluję. Dziękuję. A powiedz mi, którym oddechem lepiej się czułaś? Czułam się lepiej, jak głęboko oddycham, bo wtedy można się wtedy zrelaksować, a jak bierzesz taki mały oddech, to tak wszystko na szybko, tak jakbyś się śpieszyła gdzieś i musiała wszystko robić szybko i nawet oddech brać szybko i dlatego to nie jest fajne. A jakby właśnie bierzesz ten duży oddech, to możesz się zrelaksować i zapomnieć o wszystkim. Wspaniale, to zobacz, jakie masz genialne narzędzie przy sobie cały czas. Kiedy następnym razem poczujesz, że tak się bardzo spieszysz albo że zaczynasz się denerwować, to sobie przypomnij o wiatraczku i zrób takie trzy głębokie wdechy i wydechy. Jestem przekonana, że trochę się twoje ciało i umysł uspokoi. Bardzo ci dziękuję. Ja też dziękuję.